No to cóż, doszło do sytuacji, że był tutaj motorek, ale motorek w mojej ocenie nie do końca nadawał się na taką dużą trasę, bo to będzie blisko między 800 a 1000 km, więc wynająłem skuter. Podobnie jak w Wietnamie jest to Yamaha i mam zamiar nią popierdzielać po całej Jamajce. Opuszczam takie towarzystwo, więc ogólnie rzecz biorąc lecę w trasę, tylko teraz na mapie zobaczę, gdzie jadę, bo nie wiem. Yo. Witam was w miejscowości Nine Mile, czyli 9 mil, w miejscowości, w której urodził się, a dokładnie w domu, w którym urodził się Robert Neston Marley, czyli znany nam wszystkim na całym świecie król reggae Bob Marley. Miejsce to jest wyjątkowe, bo to właśnie tutaj w 45 roku przyszedł na świat sam Bob. A właśnie w tym domu, nie? Tutaj urodził się Bob. Ciekawostką historyczną może dla was wszystkich, a może dla większości z was, może być to, że Bob Marley nie był do końca czarny. Jego ojciec był Brytyjczykiem. W momencie, kiedy się, nie wiem czy się urodził, czy co, ale z tego co pamiętam, to dzień po ślubie po prostu uciekł. Uciekł, poszedł w pizdu. Oczywiście, był biały, był Brytyjczykiem, był no, posiadaczem ziemskim, takim wiecie, lepszy gościu. Zrobił Boba i uciekł. Matka została się sama tutaj w miejscowości Nine Mile i wychowywała swojego syna przez pierwsze kilka lat właśnie tutaj, między innymi w tym domu, tylko że na pewno to nie było takie rozbudowane, to musiał być jakiś barak. Potem wyjechali do Kingston, do getta po to, by jakoś tam rozwinąć swoje życie. Jak to się mówi, pojechali szukać szczęścia. Babcia, dziadek, wujek i tak dalej, od samego Boba Marleya. Jego grobu niestety się nie uda nakręcić. Jest taki zakaz, że mi zabiorą po prostu kamerę i mam tego świadomość. Dlatego nie mogę nawet z przyczajki tego zrobić. Więc jak sami widzicie, tutaj za tymi drzwiami leży grób samego Boba Marleya. Nie można tam mieć ani zdjęć, robić zdjęć, ani kamery wyciągać. No cóż, na miejscu jego grobu można zapalić trawkę, można sobie odpocząć. Wisi tam obraz High Selassie, wisi tam Czarna Madonna, czyli nasza Matka Boska Częstochowska. Tu mamy oryginalną kuchnię do 13 roku życia samego króla reggae. No to jak sami widzimy, dupy nie urywa. Meditation stone. Sit, smoke, meditate. Ja? Lay down, yeah. Here, Bob Marley. Yeah. Cold gong was my bed last night and rock was my pillow too. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli ktoś chciałby tutaj przyjść, wydać $25 i spodziewać się fajerwerek, to od razu mówię nie. Nie spodziewaj się fajerwerek, ze względu na to, że dupy ci tu nie urwie, ale są pewnego rodzaju plusy. Możesz odwiedzić grób matki Boba Marleya, bardzo ważna postać jednak w historii tego współczesnego świata. A druga sprawa, możesz odwiedzić grób samego Boba Marleya i złożyć mu hołd. Ja się pokłoniłem, nie zajarałem ze względu na to, że prowadzę skuter i tak dawno nie jarałem, że mógłbym sobie nie poradzić z kierowaniem, ale ty jeśli... Ja. Ty jeśli chciałbyś przyjechać tutaj i zajarać, to w ogóle nawet na wejściu ci sprzedadzą i to taką sztukę, że to się w głowie nie mieści i możesz wtedy po prostu, będąc na grobie samego króla reggae, możesz zapalić i będzie dobrze. Pięknie zobaczyliśmy miejsce związane z nim, gdzie się urodził. Teraz troszeczkę pojeżdżę być może, żebyśmy... I'm gonna sing to some for you now. Can't be there, man. Take care of them bastards, thank you. Nie spodziewałem się tego i jest mi z tym źle, że to widzę, bo to jest żałosne. Chociaż w sumie oryginalne reggae z Jamajki. Lecimy. Ah!
smak zażenowania pozostał przez tą muzykę, no bo to było tak już turystyczne, że aż do zżygania, ale nie zmienia to faktu, że po prostu fajnie przyjechać tutaj i zobaczyć co nieco, no bo jednak tu się urodził, tu się przez pierwsze 13 lat wychował. To oznacza, że to miejsce w historii jest bardzo ważne. No a tu... A tu można przyjechać, zobaczyć. It's Chinese, yeah? No. It's from Jamaica? This is from Jamaica. Ej, Zośka. Oglądając pewien dokument, pewna kobieta, która odkryła zresztą samego Boba Marleya, a dokładnie to powiem wam, jak to było. Był sobie po prostu mulat. W połowie czarny, w połowie biały. Przez to, no można powiedzieć skromnie, a nawet nieskromnie. Bo facet był po prostu śliczny, a delikatnie mówiąc po prostu przystojny. No wiadomo, dziewczętom w latach 70. czy tam koniec 60. raczej zwykły murzyn po prostu by się nie podobał, nie przeszłoby przez to, przez tą całą myśl, jakąś tam gust i tak dalej, i tak dalej. A Bob Marley, no akurat nie na tym zdjęciu, ale on po prostu miał w sobie coś takiego, że mógłby się podobać, zresztą po dziś dzień myślę, że sporo dziewcząt by się zesrało. No i tak się stało, że go po prostu odkryli, pokazali go w Wielkiej Brytanii i zaczął robić ogólnie karierę, no. Ale ta kobieta powiedziała w tym dokumencie taką rzecz, że Bob nie należałby do zadowolonych, patrząc na to, jak jest na czapkach, koszulkach, ręcznikach, majtkach, bletkach. Chociaż z bletek może by był zadowolony. No cóż, spodenki widzę nawet. Nie o to mu chodziło. To był bardzo religijny, wierzący Rastafarianin. Ale komercja musi dopaść każdego. Tym bardziej po śmierci. Ogólnie majątkiem Boba Marleya zarządza żona. Była już żona, no bo wdowa. Rita Marley, to jest oficjalna żona, z którą się hajtał chyba mając 21 lat, coś koło tego. Jak wiadomo, miał 11 dzieci, a w sumie to 12, tylko pierwszy adoptował. A więc miał 11 dzieci pochodzących, że tak powiem, z jego genu. I tutaj trzeba przyznać jedną bardzo ważną rzecz, że wyobraźcie sobie, że oczywiście Rita ich nie urodziła, tylko część urodziła, resztę urodziły różne kobiety. Dlaczego? To jest Jamajka, to jest normalne. Tutaj jest po prostu matka twojego dziecka, ojciec twojego dziecka. Ludzie tu się pieprzą między sobą, rozmnażają się, mają kilkoro dzieci z kilkoma różnymi ludźmi i to jest w ich kulturze całkiem normalne i zdrada z obu stron również wydaje się być normalna. Dlatego Rita prawdopodobnie się nie pogniewała. Poza tym ciężko się było pogniewać kobiecie, która miała taki biznes, a dzisiaj nie wiadomo co czuje. Jest spadkobierczynią całego majątku Boba Marleya wraz z jego dziećmi. Ona zarabia na tym wszystkim, co oznacza, że może sobie dobrze żyć, bo jednak jej mąż świętej pamięci jest wielką legendą, a ona to obróciła w hajs. Czy źle? To już jego trzeba zapytać, mnie nie można oceniać. Ja jestem zwykłym śmiecią z żoną. No cóż, niestety doszło do sytuacji, że nie czułem się pewnie i musiałem spierdalać stamtąd. Wszystko pięknie, ładnie, ale pamiętajcie, że to dalej jest Jamajka. Miejsce, gdzie ludzie z miłą chęcią was okradną. Stali dziwnie, latałem dronem, ale się pozbierałem. Nie ma sensu. Wiecie, nad czym się zastanawiam? Ogólnie rzecz biorąc, na Jamajce nie wiem jaka jest ziemia, więc ciężko jest mi określić, czy jest dobra, czy zła. Na pewno jest pewne to, że oni większość muszą sprowadzać, czyli importować za granicę ze względu na to, że po prostu chuja tutaj rośnie, ale nie prawdopodobnie ze względu na to, że jest chujowa ziemia, tylko dlatego, że oni chyba nie uprawiają za dobrze roli. Co oznacza, że byłoby fajnie, gdyby zainwestowali w rolnictwo. Być może państwo to musi zrobić, bo widocznie ludzie sami nie potrafią, tym bardziej, że nie mają mentalność afrykańską, więc no tyle zrobią, ile trzeba mieć, żeby przeżyć, że tak powiem, ale coś mnie dziwi. Wszędzie tu rośnie kapusta. Kurde, tyle kapusty to jeszcze nie widziałem. Jadłem tu już kapustę. Witam was serdecznie, przed nami Steve. Prosto z Jamajki jesteśmy na legalnej plantacji konopi indyjskiej.
Chociaż z tego się lin nie robi ani koszulek, tylko to się jara. Sami zobaczcie. Zaczynamy od baby, czyli od małych roślinek, które później są rozsadzane. Jak sami widzicie, jest wszystko przepiękne, ale tego jest dużo, dużo, dużo więcej. I zaczynamy kolejną część związaną z reggae, można powiedzieć. You want to talk to my uncle? He's, yes. He's older guy. Yeah. He's teaching me everything about growing marijuana. Yeah. And he's Rastafarian and yes. Yeah. He's over here. Okay. Oh, it's beautiful. So these are the more mature plants. My friend. Some of these plants we're gonna reap today. Yeah. Znajdujemy się w miejscu, gdzie dorodne już. Ja nie wiem, co wam mam powiedzieć, ale to jest piękne. To pachnie, jakby po prostu miało już być w waszych płucach. Hello. Oh, it's ready, yeah? Yes, man. We're getting it ready. How many percent THC? Indoor. This is Girl Scout cookie. Indoor, it's about 20%. Outdoor, like this in the greenhouse. Yeah. Maybe about 18-17% THC. Oh, too much, my friend. No, very good. Oh, look, OG Kush. Yeah. OG Kush, smell that. Wow. Ja pierdolę. Blue Dream his. This is Nick. Hello. Hello, welcome to the farm. Nice meeting you. Nice to meet you. And this is Uncle Scotty. A long time. From I was a baby. Yeah. He grew marijuana. Yeah. So it would have to be in a 40 year growing up. He's been growing about 40 years. Okay. Yeah. And he's 73. 70. He's 70 years old. No man, how long and that you grow weed, man? No, a long time. 45 years. We need him. 45 years. Growing weed. 45 years. Okay. Yeah. Now you're a master. Yeah. Me a grow weed for me to grow that far. I'm a grow that far in 1970. See that? And here you have a lot of Rastafarian? Yes. Because in Jamaica, I'm going to another places and it's something percent and it's not so much. It depends on where you go. Okay. 9 Mile, I see a lot of. Yes. Okay. In the hills. Yeah, yeah, yeah. To see a lot of Rastafarians. And in Kingston, no, not so much. If you go Bobo Hill. Yeah, yeah, yeah. In St. Andrew. Yep. A lot of only Rastafarians. Mm-hmm. So, you know, they're concentrated in one place. Zobaczcie, jak pan pielęgnuje delikatnie tą roślinę. Już prawie 50 lat to robi. Odcina liście. I możecie zobaczyć, jak pozostaje później taki kwiat ogołocony. Wyobraźcie sobie, że ja będę smażył od tego pana ziółko, więc ogólnie rzecz biorąc jest dobrze. You know where is Poland? No. It's East European country. Yeah, I know it. Very, very cold now. We have snow. Yeah, you should be happy to be here then. Yeah, I see. First day I see snow and I buy ticket. Which is the best strange. For you? Because I have a problem. Mm-hmm. It's indica and sativa. Better it's sativa. No. For you? No. Which is the most strong? They're all strong. Yeah. No. They're all strong. It's one working indica, for the indica. Makes you more relaxed. Yes. Makes most people sleepy. Worth the night. Yeah. Need. You know. And for me, better it's indica. Sativas. This is not good for me. Make you happy. You know, it's party weed. Happy. Yeah. For me, indica is better. Yeah. Because normally I smoke, and in my head is bad things. What I am bad, daddy, and everything is stupid. You know. Oh, it's working. And for so me, you need to be calm. Yes. Yeah. Relax. Relaxed. Yeah. I finished smoke 8 years ago because it's no bad working. Yeah. In my head. Yeah. So indicas are good for you.
or maybe we will see a strong, or a strong hybrid. Hybrids are like half and half, or sometimes 60-40, depending on. Yeah. We in Poland, we doesn't have another option like this. It's impossible. You have this, and I don't know how many years you're going to prison. And really? On the home, you have like 5 days. Mm-hmm. And oh man, big problem. Really? Yeah. In Czech Republic, it's possible to have 3 and maybe 4, 5 like this. In Poland, you have 1 and you go to prison. Chyba, że jesteś jebanym konfidentem i sprzedałeś, bo jesteś 60 i wszystkich sprzedajesz, to znaczy, maybe, maybe że it's better you stay here then. Jamaica is too expensive, anything. Seriously, food and anything is too expensive. You gotta have a business. Out here. You know why? You don't have a license. Because of your accent. Yeah. You're too fresh. If you don't have a license. When you're like Aga, you've been here a while. Yeah, I know. Everything becomes like normal, you know? Yeah, if you don't have a license out here, you're entitled to grow 5 trees at your home. No, 5 trees per person. Per person, yeah. So if you have 5 people at your house, you have 25 trees. That you can have 25 trees. Można. Yeah. Trzeba zrobić dużo dzieci i na nie po prostu hodować trawę. Jestem wśród tych pięknych krzaczków. Niestety nie umiem się dogadać po angielsku, bo jestem debilem, ale chodźcie, słuchajcie i... Oh, my God. Hey, you working with this and you smoke ganja now. Yeah, it's good. To jest praca. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, taka robota się zawsze znajdzie, ale słuchajcie, powinniśmy sobie opowiedzieć historię, skąd się wzięła marihuana na Jamajce. Nie powiem wam dokładnie, w którym roku zostało zlikwidowane niewolnictwo na Jamajce, ale właśnie powodem tego, że zostało zniesione niewolnictwo, pojawiła się marihuana. A dlaczego? No bo wiadomo, jak to Afrykańczycy, już nie chciało im się za bardzo pracować, jak już nie byli niewolnikami, więc brakowało rąk do pracy. Dlatego Brytyjczycy sprowadzili tutaj Hindusów. A jak sama nazwa mówi, konopia indyjska, Hindusi przywieźli ze sobą te cuda. I tak właśnie pojawiła się marihuana na ziemi jamajskiej. Wyobrażacie to sobie? I wyobraźcie sobie, że gdyby nie znieśli niewolnictwa, gdyby nie sprowadzono tutaj Hindusów, zresztą 5000 ludzi z Indii, to nigdy by nie powstało reggae. Nigdy Bob Marley nie zrobiłby kariery. Nigdy marihuana nie zrobiłaby się tak sławna za sprawą właśnie Jamajki i oczywiście Boba Marleya i muzyki reggae. Wyobrażacie to sobie? Taka okoliczność. Dlatego byliśmy wdzięczni po części, że się Afrykańczykom tutaj, byłym niewolnikom, nie chciało już tak pracować, jak się pracowało, jak było niewolnikami. Bo dzięki temu sprowadzono tutaj Hindusów. Ale idziemy oglądać dalej. You like this job? This is my fun. This is like fun. Yeah? Yeah. And it's your business. As also. Well. It's beautiful. You are a lucky man. You are a very lucky man. Thank you. Because you're doing what you like. Exactly. And you have... And then you see what's happening in the world. Yeah. Might as well spend more time doing what I love. Słuchajcie, pamiętacie taki film? Nie wiem, chłopaki nie płaczą czy coś. Wtedy ten gościu, słynny Laska chyba na niego mówili. On powiedział, że... Ja wam teraz nie zacytuję, ale był taki słynny cytat o tym, że po prostu pomyśl, co chcesz robić i rób to. No pan to zrobił. Ja nie pamiętam tego cytatu, ale mam go w sercu. Mimo, że nie pamiętam jego treści, to wiem, jak on brzmiał. W sensie jego sens. I tutaj jest taka prawda. You are happy? Blue jeans. Man, there you see? Wow, man. Yeah. Snow. Yeah. I just met you before I come here. Oh, it's... Wow! I'm supposed to finish it within a week. Amazing. Magnificent. Słuchajcie, ja im zazdroszczę życia pod tym względem, że robią, co kochają. And this is good business in Jamaica? Yes. Yes?
How many percent you giving for the government? The government? Is nothing? Because no, he's... This is a sacramental farm. For the Rastafarian people? Yes, for religious purposes. Ah. So it's not... This is not medical. You doesn't pay tax? No. It's sacramental. So even when people come here and pay for marijuana, yeah, it goes to the church, yeah, and it goes to growing the marijuana. What are you doing with this? We use it to make compost. Oh, okay. I have this, and you think it's good? This is good? Yeah. Yes, man. Yeah? Yes. Which is the best? That's the best. Right? Yeah? Yes. One of the best. One of the best. Okay, right. This one is a slow burner. Mm. That's right. Yeah. That also comes with the filters. Yeah, yeah, yeah. I like filters. Yeah, I agree. Filter? Yeah. Isn't that really necessary? I know. In Jamaican, people doesn't like. When you're smoking pure weed, a filter isn't really necessary. It's only when you had like other substance in the weed. Yeah. You put the filter to stop anything that's coming from the other substance. Like you doesn't mix it with the tobacco. Yes, I do. Sometimes. Sometimes. Yes. This is tobacco. Mm-hmm. Tyle tytoniu dał, że nawet nie nazwałem tego daniem tytoniu, ale oni to chyba dodają do smaku jedynie, a nie u nas oszczędności. Tutaj się może marnować, bo tutaj to jest tańsze niż woda. Gość ogląda moje programy. Pamiętajcie, że kiedyś nawet w Stanach Zjednoczonych Ameryki był obowiązek posiadania na polu konopi indyjskiej ze względu na to, że robiono z tego liny. Robiono z tego wszystko. Papier z konopi indyjskich jest dużo tańszy niż z drewna do wytworzenia, bo konopia może wyrosnąć 2, a nawet 4 razy rocznie i rośnie kilkukrotnie rocznie, a nie przez 20 lat jak drzewo. I jest dużo silniejszy i tańszy w wyrobie. Ale niestety drzewa się wycina. Dodatkowo materiały, koszulki i wszystko inne można robić z konopi i są dużo, dużo, dużo solidniejsze niż nawet bawełniane, a mimo wszystko nie robi się tego. Ktoś zrobił coś przeciwko nam, ludziom, i sprawił, że konopia indyjska została wpisana jako zło, a tak naprawdę to jest dar od Boga, który w jakimś to stopniu mógłby odmienić nasze życie. Bo również można z niego zrobić plastik. Jest taki samochód jeden, w latach 30. wyprodukowany, gdzie jest pokazane, że takim 5, czy nawet większym, no 5-kilowym młotem gość uderza w ten samochód i ten młot się tylko odbija. Nie ma żadnego wgniecenia, nie ma niczego, bo ten plastik był niezniszczalny. Dodatkowo plastik z konopi indyjskiej jest biodegradalny, co oznacza śmiało, co można powiedzieć, moglibyśmy sobie poradzić z syfem na świecie. Tak naprawdę bardzo, 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 ale to bardzo wiele rzeczy moglibyśmy robić. Między innymi mówi się u nas o tym, że marnuje się drewno do palenia w kominku. Można robić takie sprasowane brykiety właśnie z konopi indyjskiej, które sprawią, że nie będziemy wycinać lasów bez potrzeby. Tak naprawdę można z konopi budować domy. To ma tyle zastosowań, że nawet nie mogę wam wymienić. Po prostu jest to piękne. Jest to dar od Boga, który został przez śmieci z Babilonu po prostu zdemonizowany i tyle.